znalazłem się w ogromnej sali przypominającej kinową. Ogromna liczba siedzeń, istot i wielkie ekrany z przodu, wyświetlane filmy, a także wykładowcy i wykłady. Podczas oglądania filmu przedstawiane były różne zwierzęta, ich odgłosy, np. ryk lwa i energie, które temu odpowiadają. One unosiły się w sali, a za mną siedziała nauczycielka, która przystawiała do mojej głowy swoje dłonie, zakrywając delikatnie uszy i mobilizując mnie, bym poczuł tę energię w sali i synchronizował się z nią, a następnie sam wytworzył taką, by powstał rezonans. To mi się udało. Następnie pojawiły się jakby samoświadome energie materii w postaci dużych sprężynek. Jakaś istota obok nie żywiła do mnie dobrych intencji, co spotkało się z atakiem mojej sprężynki na nią i dosłownego skrępowania jej. Moim zadaniem było nauczyć się panować nad tą energią materią, by mnie słuchała i wykonywała moje polecenia, co na początku było trudne, ale w końcu udało mi się nad tym zjawiskiem zapanować. To było niesamowite widzieć ten rodzaj w pewien sposób samoświadomej energii materii i uczyć się nad nią panować. Ta wyższa uczelnia, gdzie spotykają się dusze, gdy ziemskie ciało i śpią, pokazuje tylko jak potężna, niczym nieograniczona jest świadomość, a jak bardzo została w swojej kreacji ograniczona przez ziemskie ciało i jego umysł.